Siemano mordy, ja jestem Fenku, witam was bardzo serdecznie, to jest pierwszy odcinek z Minecrafta na tym kanale. Ogólnie jeśli chodzi o ten kanał, to tutaj będą różne serie, nie tylko survival. Zresztą zobaczymy sami, co tutaj dokładnie będziemy dodawać. Póki co zaczynamy z serią survival, jest to pierwszy filmik na kanale, zobaczymy ile uda nam się wbić subów. Póki co plan jest taki, żeby odcinki na kanale wlatywały codziennie, na kanał wlatywały mniej więcej o godzinie 15 codziennie. Drugi kanał będzie z grami, na które odcinki będą wlatywały około 19. No i będzie kanał jeszcze z shortami, póki to są trzy kanały, jeszcze będzie możliwe czwarty. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś ogarnąć w miarę sensownie, ponieważ no będzie to dosyć sporo pracy, żeby ogarniać trzy kanały naraz. Dodatkowo możliwe, że pojawią się jakieś sociale. Na pewno macie Instagrama, jeżeli chcecie mnie zafollowować w opisie filmu. Nie wiem, czy tam coś jeszcze dodam oprócz Instagrama, chyba nie ma co. Póki co to będzie chyba tyle. Później dodam tam Discorda w przyszłości. Sorry, jakby były jakieś lagi, ale świat się ładuje i różnie może być. W sensie, no wiecie, dopiero ten świat się wygenerował. Ja czuję, że lekko laguje. Ktoś napisał do mnie na Steamie. Jak ja Steama nie używam na Discordzie. Wiecie co? Zmniejszymy sobie może do 7 czanków. Mam wrażenie, że mam mnóstwo rzeczy w tle otwartych, to może jednak do 6, bo przez to mogą być jakieś lagi, których nie chcemy. Okej, więc mamy tutaj wioskę z villagerami. Co oni robią? Dobra, to jest farmer. No nie wiem, czy na razie coś będziemy od nich chcieli, no na pewno sobie pozbieramy. Co to jest? Bloki siana, tak? Tak to się nazywało? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Ej, śmiesznie wygląda ta wioska, tak dziwnie mega. To pole na środku jest takie... Nie wiem, jakiś nieprzyzwyczajony jestem. W ogóle jeśli chodzi o Minecrafta, to nie mam żadnych tekstur paków i nie wiem też, czy... Aha, one pewnie nie będą działać, ale możemy spróbować. Dobra, wygląda to trochę ładniej, nie wiem, czy jakoś super, ale póki co zostawmy sobie tego tekstur paka, później będziemy kminili najwyżej na jakimś innym. Ten tekstur pak jest na wersję Minecrafta 1.16, a my gramy sobie teraz na wersji 1.17.1, dlatego tutaj nie wszystko będzie działać, poprawimy sobie niektóre rzeczy. Wow, ale w ogóle fajne domy. Ciekawe, czy z środka... Joko, stodoła. Od kiedy w Minecrafcie są takie stodoły? I patrzcie, można tutaj wymieniać glinę na bliki bez przepalania, tak jakby. Wow, ale lifehack. Pieski, ale nie mamy kości. Jak szkoda. No trudno. Zombiak. Ale wywalone w niego. Tam nawet nam się nie chce iść, więc wywalone. Znaleźliśmy górzysty biom, więc w tamtą stronę nie chcemy iść, bo tam jest śnieg. Śnieg jest strasznie irytujący. No i musimy się starać go unikać. Dobra, tutaj mamy trzcinę, którą sobie zbierzemy. I idziemy póki co przed siebie szukać jakiegoś fajnego miejsca, w którym będziemy mogli sobie ładny domek wybudować. Nie mam pojęcia dokładnie, czego szukamy. Po prostu spojrzę na jakieś miejsce i powiem tak, tutaj. No to wtedy zrobimy tutaj domek. A póki co idziemy po prostu przed siebie. Dobra, znaleźliśmy biom z ciemnym drewnem. Myślę, że ta górka wygląda dosyć spoko na jakieś fajne miejsce, żeby sobie zacząć coś budować. Nie mam pojęcia, czy to jest idealne miejsce na zrobienie naszego domku. Wydaje mi się, że nie, w sensie to totalnie słabo będzie wyglądać, jeżeli się wkopiemy w tą górkę. Chociaż z innej strony, no czemu by tutaj się nie wkopać? Nie wiem, póki co taka wstępna baza, myślę, może być zrobiona tutaj w tej górce. Później najwyżej sobie zrobimy jakiś ładniejszy design czy coś. Tak to teraz no, nie będę jakoś super mega wymagający. Tutaj sobie walniemy drzwi, tutaj będzie nasz domek. Witam was w moich skromnych progach, tutaj będziemy sobie siedzieli. Ale tak naprawdę musimy iść po jeszcze jedną rzecz, zrobić sobie miecz i pozabijać owce, ponieważ będzie nam potrzebna wełna, żeby usnąć w nocy, żeby nas potwory nie dręczyły. Okej, tutaj widzę już pierwszą owcę. Słyszę szkieleta i zombiaki, ale one są chyba pod nami, więc spoko, nie mamy się o co bać. Okej, tutaj mamy kolejne dwie owce. Śmiesznie by było, jakby wprowadzili taki mechanizm, że jeżeli uderzamy jedną owcę, to następne uciekają. W sensie, wiecie, jak ktoś zabija waszych kolegów, a wy stoicie obok, to raczej nie patrzycie się. O, zabili go. No wiecie, o co chodzi. Dobra, to jak już powitałem was w moich skromnych progach, to dodamy sobie łóżko, żebyśmy mieli gdzie spać. Później zrobimy sobie podwójne, jakbyśmy, nie wiem, znaleźli w naszym Minecraftowym świecie jakąś loszkę. Ale to raczej się nie stanie, więc w sumie może jednak będziemy spali na jednym łóżku. Ale dobra, mamy respawn. Troszkę mnie kusi, żeby pójść do jakiejś kopalni i trochę poeksplorować, więc wydaje mi się, że teraz to zrobimy. Mam nadzieję, że się tam nie wywalimy. Szanse na to, żeby się wywalimy, są ogromne. No ale trudno, jakoś to będzie. Najchętniej pójdę tutaj, gdzie słyszałem te zombiaki. Nie, że mam jakieś skłonności, sad masochistyczne chyba, tak to się nazywa. Ale tutaj po prostu musiała być jaskinia. Gdzieś jaskinia, jeżeli słyszeliśmy zombiaki. Tylko pytanie teraz, jak się do niej dostać. Z tego co widziałem, no to na tym terenie jest trochę jaskiń. Więc no nie powinno być to jakoś super mega problematyczne, żeby znaleźć jakąś. No ale póki co żadnej nie widzę.
więc trochę słabo. Ale dobra, chwilę się pokręcimy i na pewno coś znajdziemy. Znaleźliśmy póki co krowy, dobrze wiedzieć, że one tutaj są. Przydadzą się nam później. Okej, słyszałem lawę, tutaj źródełko wody, a jaskini jak nie było, tak nie ma. Trochę słabo, bo z tego co mi się wydaje robi się noc, a idealnie by było jakbyśmy na noc poszli do jakiejś jaskini właśnie, nie wiem, schowali się tam i przez noc coś w niej porobili. Wow, a że tutaj mam taką ładną polanę i tam jest osioł i się noc robi. Dobra, więc może zawijajmy już. Okej, mamy kanion, ale czy kanion jest czymś do czego... Okej, tam jest tak jakby przejście dalej, więc możemy się wrąbać tutaj. I po prostu pójść jeszcze niżej. Okej, to jest drugi kanion, dwa kaniony w sobie są. Wow, co tu się wygenerowało, tak? Może z tamtego kanionu będzie dało się pójść jeszcze gdzieś dalej, tam widzę jakąś jaskinię. To nie mam pojęcia, co to jest na pewno jakiś... Jakaś nowa ruda? Ej, co to może być? Kurde, jestem trochę ciekaw, ale zanim tam pójdziemy, przyda nam się na pewno węgiel. Dlatego skopmy się może tutaj i stąd go weźmy. Dobra, tam widzę żelazo, po żelazo też fajnie by było pójść. Mam wrażenie, że przez to, że jest noc, tutaj zaraz mnóstwo zombiaków się narespi i... innego rodzaju mobów, więc będziemy mieli przesrane, no ale trudno. Dobra, to craftujemy sobie pochodnie. Będzie ich stack, ej, powinno starczyć nam. Idziemy na walkę, dobra. Tutaj póki co nic się nie zrespiło, więc na spokojnie możemy sobie iść dalej do żelaza. Żelazo nam się przyda na pewno na narzędzia, dobrze, że jakieś znaleźliśmy. Okej, co to jest? Aha. To nic takiego, okej. Ja myślałem, że to jest jakaś ruda. Ja, to jest ta wersja Minecrafta, w której już rudy wyglądają inaczej, ja totalnie zapomniałem. Co wam to przypomina? Mi to przypomina ząb w ogóle, jakiś wybity czy coś. Możecie napisać w komentarzu, co wam to przypomina. Bo dla mnie to, no centralnie jakby jakiś ząb był wybity czy coś, tylko ten korzeń tak jakby od zęba jest za mały, ten dół. Ale tak to idealnie jak ząb. Jestem ciekaw, jak wyglądają inne rudy, bo ja totalnie się tym nie interesowałem. Ale wydaje mi się, że podobnie śmiesznie wyglądają. Dziwna sprawa, że tak to zrobili. Znaczy w sensie, no z jednej strony rozumiem, bo czytałem dlaczego. Ale no ciężko będzie się na pewno do tego przyzwyczaić, że tak wygląda żelazo. Okej, dobra, tutaj widzę zombiaka, więc tutaj zacznie się już akcja. W ogóle tam jest więcej żelaza, no ale dobra, zignorujmy sobie je. Okej, tutaj też jest żelazo. Ej, dobra, tego już nie możemy ignorować. Kurde, jeszcze węgiel. Węgiel też musimy wykopać. Ej, ale węgiel wygląda totalnie normalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie też napisać w komentarzu, czy węgiel zmienili, czy zostawili go tak, jak wyglądał. Dobra, to co, robimy solówę z tym zombiakiem? No, tak naprawdę on nie jest w stanie nam nic zrobić, więc trochę słaba solówa, ale mamy pierwszego zabitego monstera. Ej, czy to jest trzeci kanion, czy to jest jakaś jaskinia po prostu? Lol, zaraz sobie tam pójdziemy okminić. Węgla myślę, że już nie będziemy zbierać, mamy 23. On nie jest aż tak potrzebny jak żelazo. Myślę, że to jest nasz priorytet na tą wyprawę. Okej, co to jest? I tam jest żelazo, ominęliśmy je. Dobra, było tylko jedno, no ale zawsze coś. Ej, myślicie, że to można wykopać takim zwykłym? Tak, można to zwykłym i to jest miedź, prawie na 90%. Ciekawe, czy miedzi jest dużo, czy... Ej, w sumie sporo i tutaj jest, no... Ej, tak właściwie, jeżeli by chcieli wprowadzać nowe rudy, to zmiana tego na przykład żelaza na takie dziwne, to jest bardzo mądre, ponieważ później te wszystkie kolory już by się mieszały, jakby mieli wprowadzać jakieś nowe rudy. Poza tym to by było takie, ech, wprowadzili jakąś nową rudę, tylko kolor zmienili. Okej, świecące squidy, tak? Tak to się nazywało? Kałamarnice? Chyba tak. I co z nich dropi? Co się stanie, jak je zabijemy? Świecący atrament. Z tego można coś zrobić tak tutaj? Nie. Ej, nie mam pojęcia, do czego to służy. Dobra, pewnie teraz się nie dowiem. Okej. Wow, świecący item frame. Dobra, tego... tej miedzi tutaj nie będziemy sobie kopali. Jest nam to niepotrzebne po prostu. Pójdziemy sobie tutaj w dół i może coś ciekawego znajdziemy. Okej, tam już zaczynają się kłopoty. W ogóle jesteśmy już tak nisko, że tu jest... To jest bedrock, czy to jest ten nowy kamień? Nie wiem, czy to już w tej wersji wyszło, czy to dopiero w następnej ma wyjść. W sensie, wiecie, że świat będzie o wiele niżej. Teraz to sprawdzimy w sumie. Dobra, tutaj sobie póki co postawimy to. Tutaj dobrze by było... O nie, 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 nie. Już myślałem, że mnie wrzuci tam frajer, ale to by było frajerskie z jego strony, ale dobra. Całe szczęście mu się nie udało. Tutaj to sobie wykopiemy. Zobaczymy, ile tego żelaza tutaj będzie. No dobra, wcale jakoś super dużo go nie ma. Okej, i to jest ten nowy kamień, tego co widzę. Okej, szkielet. Nie trafiłem w niego, a on trafia cały czas. Ups, ups. Dobra, zabiłem go. Całe szczęście przeżyłem. Tutaj był gdzieś pająk, który gdzieś mi umknął. Ej, nie mam pojęcia, co to jest, ale w sumie nie wygląda jakoś spektakularnie. Znaczy, wiem, że to jest kryształowe coś tam, ale co się z tego robi, to też nie wiem. Dziwnie się czuję grając w tego Minecrafta, bo no, dodali tyle nowych rzeczy, że ja nie ogarniam, co tutaj się dzieje. Pytam jest jakiś kwiatek w ogóle, co się dzieje z tym Minecraftem. Ciekawe, czy to się kopie tyle, co
co zwykły stone, czy się dłużej kopie, tak? Na pewno prawie się dłużej kopie. Fajny dźwięk wydaje, jak to się niszczy i stawia. Tutaj mamy redstone, ale z tego co się orientuję, redstone'u nie wykopiemy tym kill-offem. Okej, kolejny szkielet. O, nam zrobił ninja, tak na łeb nam skoczył. Słyszeli też gdzieś zombiaka i kolejnego szkieleta. Trochę się obawiam o moje zdrowie. Okej. Dobra, wiecie co? Chyba powinniśmy stąd zawijać, bo jeszcze raz coś nam na łeb spadnie, będziemy mieli dyduwę. A już mamy wystarczająco tego żelaza, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj gdzieś widziałem jeszcze pająka, ale on gdzieś zniknął. Cały czas go słyszę, boję się, że zaraz mi skoczy na łeb i mnie po prostu zrzuć. O kurde, o kurde, o kurde. Strzelają do mnie z każdej strony. Jezu, tutaj ciężkie życie. Musimy się trochę zregenerować, żeby nas nie dojechano. Ej, myślicie, że tędy mogę się wykopać, czy nie? Czy dostanę hita? Nie dostanę tędy hita chyba. Dobra, padł mi kill off. Ale możemy sobie zrobić nowy, więc chillera. Ej, w ogóle patrzcie, jeżeli mamy ten kamień nowy, tak jakby, to z tego też możemy robić kill-offy, czy nie za bardzo? To jest ten kamień, co nie? Sprawdźmy to, jestem tego dosyć ciekaw. Czy ten kill-off będzie wyglądać jakoś inaczej, czy tak samo? Ej, tak samo, stąd pickaxe. Ale bez sensu, myślałem, że będzie jakiś ciemniejszy, albo że nie będzie się dało. Dziwnie tak. O, tu jest węgiel, taki dziwny. Nawet go nie zauważyłem wcześniej. Dobra, wychodzimy sobie, szukamy tego szkieleta, który do mnie strzelał, ale on zniknął. Słyszę zombiaka, szkielet jest tutaj, okej, okay, dobra, on tam wpadł po prostu. Ciekawe, czy dalej jest noc, czy już się zrobił dzień, zrobiło jasno. Tak, o, może powiem, o nie, 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 nie chcemy iść się bić z creeperem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale ja trafić nie mogę, masakra. Jasno tutaj jest, więc dzień się musiał zrobić, dobra, to uciekamy stąd. Masakra. Creeper nas dalej ściga, chyba, albo już sobie odpuścił, no nie wiem. Dobra, mamy 26 kobla, to może sobie tutaj jakieś schody z tego po prostu zrobimy. Dobra, już prawie stąd wyszliśmy. Znaczy, no, wbiliśmy do tego pierwszego kanionu. Ale myślę, że tutaj nic nie będziemy sobie zbierać, po prostu pójdziemy do góry, przynajmniej spróbujemy, postaramy się dostać jak najszybciej. Nie wiem, czy mi starczy na długo tego stona. Ale wszystko się okaże. Ej, tu jest kolejna jaskinia, ale ją też musimy zignorować. W sensie, nie chcę mi się już tam wchodzić. Ja już się po jaskiniach nachodziłem. Dobra, i teraz, ja nie wiem, jakiś szkielet albo zombiak u góry i po prostu nas zrzuca. To by było mistrzostwo. Problem jest taki, że teraz nie za bardzo wiem, jak trafić do naszej bazy. Wydaje mi się, że powinniśmy iść w tą stronę. Tak, chyba to tutaj. Dobra, wiecie co, to jak już mamy prawie pewność, że jesteśmy obok, posadzimy sobie tutaj trzcinę, żeby rosła, bo później nam jej będzie dosyć sporo potrzebne. Wbijemy sobie do domku, zrobimy sobie szybko piecyk, tylko że kobla nam brakuje w ogóle na piecyk, ale bieda. Ale przynajmniej mamy pochody, nie? Żeby tutaj jakoś jaśniej było. Tutaj na zewnątrz też sobie dwie postawimy. I co, ogarniamy sobie piecyk, wrzucamy sobie wszystko do tego piecyka. No i czekamy, aż się nam przepali. Potrzebujemy 5 węgla z tego, co się orientuje, bo w poprzednich wersjach jeden węgla przepalał 8 materiałów, tak jakby. Tak coś mi się kojarzy, nie jestem pewien. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i siema.